Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku. Dzisiaj zajmiemy się odzyskiwaniem danych z utraconych partycji bądź z usuniętych plików przez przypadek bądź nie przypadek. Pokażę wam dzisiaj w sumie trzy programy. No, można uznać, że dwa, ponieważ te trzy programy, które chcę wam pokazać, no jeden pochodzi od drugiego, tak? Więc pokażę wam dzisiaj, jak można zaoszczędzić nawet 600-700 złoty, a możemy mieć taki sam efekt za odzyskanie danych. Pokażę wam pierwszą aplikację AOMA Partition Assistant Startup. Bardzo łatwy, prosty interfejs. Pozwala nam na bardzo proste odzyskanie. Jest po polsku, naprawdę nie ma co tu tłumaczyć. W skrócie powiem, o co chodzi. Najważniejszą dla nas prawdopodobnie rzeczą będzie kreator odzyskiwania partycji. Jeżeli usunęliśmy partycję, będzie zniknęła ona, bądź na przykład zmieniła się w system RAW, gdzie można to sprawdzić w naszym systemie komputerowym, czyli wychodzimy w panel sterowania, wybieramy sobie kategorię, system i zabezpieczenia i wybieramy sobie utwórz i sformatuj partycję dysku twardego. Wchodzimy w to i teraz czekamy, aż nam system załaduje wszystkie dyski, które mamy, i jeżeli tutaj będzie jakaś partycja, która będzie miała system RAW, będzie ona gdzieś tutaj napisana RAW, wiemy, że partycja tak naprawdę jest, ale nie wiadomo, co to jest za partycja i system nie wie, co z nią zrobić. Więc najprościej właśnie tym programem wystarczy zaznaczyć, który jest to dysk twardy, która to partycja, i klikamy następny i spróbujemy wyszukać i odzyskać. Zazwyczaj to bardzo działa. Metoda szybkiego wyszukiwania działa pod warunkiem, że partycja jest widziana jako RAW. Jeżeli nie ma tej partycji, można spróbować pełne wyszukiwanie. W zależności od wielkości dysku trwa to od kilku do kilkudziesięciu godzin. W moim przypadku dysku 1 TB trwało to aż 30 godzin. Mimo że dysk jest na USB 3.0, no trwa to bardzo długo. Tak. No, możemy też przekonwertować partycję NTFS na FAT32, ale tego nie polecam, ponieważ FAT32 jest do 7 czy do 8 GB, tak, może mieć jeden plik. Dodatkowe opcje programu, czyli operacje dyskowe, możemy kopiować dyski, wymazać dyski, tak, wyczyścić je, badać dyski, spróbować odbudować plik startowy MBR, Master Boot Record. No i możemy zobaczyć sobie też właściwości naszego dysku. I to by było na tyle z tego programu, bo program jest bardzo dobry, bardzo mało znany, a rzeczywiście potrafi wiele zrobić i jest darmowy. Darmowy do użytku prywatnego. I nawet handlowego. Dobra. Kolejnym programem, którym się zajmiemy, jest Azeus Partition Recovery. Jest on częściowo płatny. Ta wersja jest darmowa, ale jest też wersja, która jest płatna. Jeżeli szukamy partycji, które nam zniknęły bądź utraciliśmy je, bardzo ta pierwsza opcja spokojnie nam powinna również znaleźć, jeżeli AOMA jej nie znajdzie. I tutaj będzie, jeżeli nie widzi żadnej partycji, on będzie szukał wszystkich partycji, jeżeli one zniknęły po kolei. Mamy też opcję szybką bądź kompletną. W przypadku, gdy partycji w ogóle nie będzie, czyli będzie pusty dysk, nie będzie żadnej partycji RAW ani nic, no tutaj będzie musi być kompletna, tak, czyli pełna. No i będzie to bardzo długo trwało. Natomiast jeżeli on znajdzie tą partycję, to on pokaże nam tą partycję. Wchodzimy następnie w tą partycję. No to wam niestety nie jestem w stanie tego pokazać, ale chociaż może na szybko. Powinien znaleźć... Tak, mamy tą partycję. I teraz możemy... bo tutaj nie mogę w sumie nic zrobić. No tak. O właśnie, mogę. Zobaczcie. Jeżeli on nam rzeczywiście znajdzie partycję, tą naszą utraconą, on nam pokaże, co na niej się znajduje. Wszystkie pliki. I będziemy mogli sobie przeciągnąć je, tak? Jeżeli będzie rzeczywiście wszystko znajdzie i partycja nie będzie uszkodzona. A nawet jeżeli będzie uszkodzona, będzie można z niej częściowo odnaleźć. Natomiast jeżeli partycji w tym momencie nie może znaleźć, będzie nam potrzebny data recovery, czyli odzyskiwanie plików. Wiąże się to z tym, że
Właśnie, tu jest już bardziej rozbudowana opcja. Również możemy szukać partycję, ale on teraz szuka pliki. Pliki na partycji, nie całą partycję, tylko pliki. Bo ta opcja jest do odzyskiwania bardziej partycji, a ta opcja jest do odzyskiwania plików z partycji bądź dysku. Oczywiście można odzyskać pliki z dysku, nie mając partycji, no ale właśnie trzeba znaleźć tą partycję. Pierwszą opcją, którą wam pokazywałem, to Partition Recovery, która nie zawsze do końca działa, czyli szukanie partycji. Możemy sobie wybrać dysk i on dodatkowo szuka, trwa to naprawdę różnie. Tak? On już z góry, na samym początku, już znajduje jakieś pliki, tak? Jeżeli znajdzie, to widzi, że jest to jakaś partycja, jest to w stanie bardzo dobrym. I wchodzimy dalej i widzimy te pliki. Tak, pliki jakieś tam, no wiadomo, to są jakieś tam, trudno mi powiedzieć nawet co to jest, jakieś tam pliki z odzysku. Następnie wchodzimy w dalej, jeżeli on to rzeczywiście znajdzie. I to jest najlepszy sposób na odzyskiwanie partycji. Ten program również działa pod wersją botowalną, ale to wam zaraz pokażę, jak to działa. Bo jest plik ISO również, ale do tego za chwilę przejdziemy. No i wybieramy nasze pliki. I teraz musimy wybrać jakieś miejsce docelowe, gdzie chcemy zapisać naszą kopię. Czyli na przykład dysk C i klikamy Next. No i on zaczyna nam odzyskiwać. I to by było na tyle, bo pliki są odzyskane. Natomiast jeżeli chcemy wyszukać wszystko, co jest, no tutaj znajdzie nam wszystko, co jest na partycji. I to jest problem, bo on znajduje, on tylko ściągnie to, co jest z partycji. Jeżeli tych partycji nie ma, musimy użyć właśnie tego Partition Recovery. Bo on, jak nie znajdzie partycji, tak, jeżeli nie znajdzie, tu będą jakieś, będzie pusta, na przykład będzie widziany dysk, ale nie będzie partycji, można spokojnie właśnie tym, on teraz właśnie szuka partycję. Kurde, trochę się zaplątałem, mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi. To znowu szuka pliki, dobra. Teraz pokażę wam, jak to działa w praktyce. Okej, słuchajcie, zasada działania tego naszego programu, pliku ISO, jest dokładnie taka sama jak Zeus Partition Recovery dla Windowsa. Różnica jest taka, że nie uruchamiamy ją w systemie, ponieważ w systemie podczas odzyskiwania danych mogą wystąpić jakieś błędy, problemy. W moim przypadku był to taki problem, że kiedy on szukał inteligentnie pliki, w połowie resetował się, tak, bo dysk był w pewnym sensie uszkodzony. Ja nie wiedział, co ma z tym zrobić, więc się resetował. Program chwilę się uruchamia, więc poczekamy, aż się uruchomi. I dosłownie program, no, praktycznie tak samo wygląda. Natomiast, no, może niektórym osobom właśnie uratować tyłek, ponieważ on nie działa w systemie, tylko tak jakby ma swój system, tak? On, widzicie, on tak dosłownie bardzo podobnie wygląda. I teraz tak, albo szukamy całej partycji, znaczy odzyskujemy z partycji, tak? Że jeżeli jest to partycja RAW, to spokojnie możemy z niej odzyskać. W naszym przypadku nie mamy żadnej partycji, bo ona została przypadkowo w dużym cudzysłowie usunięta. Dlatego musimy wejść w Partition Recovery, wybrać wszystkie pliki, bo możemy również szukać coś innego, tak? Bo w tym przypadku, jeżeli utraciliśmy partycję, możemy jej nie odzyskać, ale możemy odzyskać pliki z tej partycji. I oczywiście ignorujemy złe sektory. Wybieramy wszystkie pliki, klikamy Next i widzimy jakiś dysk twardy. W naszym przypadku jest to ten nasz dysk. Klikamy Next. I teraz coś, jakąś partycję znalazł, ale nie wie, co to jest. Możemy też wybrać pełne skanowanie. Klikamy dalej. I teraz właśnie. To jest mała partycja, 25 MB, coś on znalazł. Ma jakąś partycję. Wybieramy, że chcemy właśnie, jeżeli byłby jakiś błąd, to pojawiłoby nam się wiele partycji. Wybieramy tą partycję, gdzie jest najwięcej plików, najwięcej folderów. Klikamy Next. On teraz szczytuje z tej partycji, to może trwać bardzo długo. Ale różnie to trwa. Teraz tak, jeden NTFS, czyli nasza partycja, tak? Czyli to, co nasza zawartość dysku, tak? Zaznaczamy cały dysk, jeżeli potrzebujemy cały dysk. Klikamy Next.
i wybieramy teraz miejsce docelowe, gdzie chcemy skopiować. Czyli na przykład podłączamy pendrive i pendrive będzie widoczny jako, nie wiem, D, E. Wybieramy właśnie pendrive'a, tworzymy, nie wiem, na nim jakiś, na przykładowo, no, jeżeli ten pendrive będzie D, to wpisujemy D, tak, albo niżej, wybieramy sobie z trybu graficznego, a jeżeli nie, to wpisujemy D, tak, na przykład jest to nasz pendrive i robimy, nie wiem, backup. I klikamy next. Co prawda teraz nam się nie uda, bo nie mamy żadnego pendrive'a ani nic, bo jest to na wirtualnym komputerze VirtualBox. Ale jeżeli podłączymy normalnie pendrive'a, możemy spokojnie odzyskać te dane na jakiś inny nośnik. Co prawda nie odzyskamy partycji, ale odzyskamy dane z partycji. Każde dane, nawet jeżeli są to jakieś pliki usunięte, nie wiadomo co to są, zagubione jakieś pliki, on to też wszystko znajdzie. I to by było, słuchajcie, na tyle z tego mojego poradnika. Jeszcze mała rzecz. Wersja na ISO kosztuje. Nie jest taka droga. Z tego co kojarzę, około 200 zł płaciłem. Jakoś tak. Natomiast właśnie ta wersja mi uratowała tyłek. No bo w moim przypadku na Windowsie nie dało się odzyskiwać, ponieważ ciągle program się resetował. Natomiast ta właśnie wersja pliku ISO genialnie odzyskała mi wszystkie dane bezproblemowo. Co prawda długo, ale no... No cóż. Tego się nie da niestety jakoś przyspieszyć zbytnio. Ale ważne jest to, żeby mieć w miarę dobry procesor i dużo pamięci RAM. Jeżeli się podobał odcinek, dajcie znać, łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać pytanie w komentarzu. Odpowiem, jeżeli będę umiał, jeżeli nie, odpowiem, że nie będę umiał. Jeszcze raz dziękuję bardzo i widzimy się w niedługo kolejnym poradniku. Na razie, cześć.